Muzeum Okręgowe zachęca do udziału w najważniejszej imprezie muzealnej roku. Wśród atrakcji na noc muzeów m.in. otwarcie nowej wystawy, nocne zwiedzanie lapidarium, opowieść o wybranych muzealnych eksponatach, muzyka na żywo oraz seans filmu. Muzeum Okręgowe otworzy drzwi synagogi 18 maja w godzinach od 18 do północy. W programie otwarcie wystawy Prosto z pieca, wiejska ceramika, w sali głównej możliwość darmowego zwiedzania wystawy stałej pod tytułem Na styku światów. Historia Leszna od XVI do XX wieku. W głównej części imprezy muzealni przewodnicy przytoczą różne ciekawostki dotyczące eksponatów wystawy stałej, nawiązującej do historii Lesznej regionu. W planie 6 15-minutowych prelekcji. Muzeum proponuje także dwa spacery historyczne. Jedna wycieczka to historyczne zwiedzanie Centrum Leszna o godzinie 25. Druga to nocna podróż po leszczyńskim lapidarium o 22.40, dodatkowo o 20.10 koncert muzyki klasycznej, a o 21.40 seans filmu dokumentalnego napis: Stan pamięci, stan niepamięci. Ponadto kąciki edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty plastyczne, losowanie nagród i zwiedzanie niedostępnej na co dzień pracowni konserwacji obrazów.